Rynek pracy zmienia się dość dynamicznie i zanim Wy skończycie swoją edukację, czy to na poziomie szkoły średniej, czy oczywiście również, mam nadzieję, także wyższej, ta sytuacja może ulec dosyć dużej zmianie. Natomiast na chwilę obecną zdecydowanie bardziej rynek pracy preferuje wykształcenia techniczne, czyli odpowiedź tutaj jest prosta, technikum. Ale ja jako właściciel serwisu komputerowego, czyli również potencjalny pracodawca, mogę Was zapewnić, że równie ważne, o ile nawet nieważniejsze niż wykształcenie teoretyczne jest doświadczenie praktyczne. Dlatego polecam nawet już w liceum szukać jakichkolwiek praktyk, nawet sezonowych w okresie letnim, tak aby mieć również już na początku Waszej kariery zawodowej udokumentowane doświadczenie praktyczne, ponieważ to będzie również bardzo cenne. Jeżeli chodzi o pytanie odnośnie tego, gdzie się udać po gimnazjum, jeżeli chce się zostać dobrym informatykiem, muszę powiedzieć Ci jedno. Nigdzie. Znaczy to jest tak, po pierwsze musisz sobie zadać pytanie, czy faktycznie tym informatykiem chcesz zostać. Bo praca informatyka to nie jest coś prostego, może być bardzo ruchliwa, może być bardzo męcząca psychicznie, zostawać po godzinach, codziennie do 10-11 godzin pracy. Czasami będziesz musiał w środku weekendu gdzieś lecieć, bo jakiś serwer padnie albo cokolwiek. Tylko jest naprawdę dużo roboty. Także jeżeli już sobie powiedziałeś, że chcesz zostać informatykiem, że jesteś gotów podjąć to wyzwanie, to zaczyna się następna sprawa, bo musisz wybrać, kim chciałbyś zostać. Informatyk to jest tak ogólne pojęcie, to jest tak jakbyś powiedział, że ktoś jest sprzedawcą na przykład. I teraz uwaga. Czas na ten moment, kiedy warto powiedzieć, co zrobić, żeby dostać się do jak najlepszej szkoły i jaką ścieżkę sobie obrać, żeby informatykiem zostać, dobrym informatykiem zostać. No i tu niestety odpowiedź jest jedna. Jeżeli naprawdę chcesz zostać informatykiem, to żadna szkoła Ci nie pomoże w Polsce, bo mamy także liceum. Liceum jest szkołą, która ma Cię ogólnie przygotować ze wszystkich przedmiotów. Nawet jeżeli jest profilowane, to i tak jest określony program. I nie ma tam nakierunkowania na dany przedmiot zawodowy. Zawodówek nie ma informatycznych, albo przynajmniej ja nie słyszałem o informatycznych, a jeżeli takowe są, to nie są one na najwyższym poziomie. No i zostają technika i tutaj technikum jest niestety najlepszym wyjściem, w sensie tym najmniejszym złem. Właśnie przez to, że są 4 lata technikum, to materiał ten niezwiązany z zawodem jest bardziej rozłożony i nie jest aż tak problematyczny. Natomiast zawodowe przedmioty w technikum są niestety słabej jakości i to jest naprawdę główny problem kwestii takich minusów technikum, że nie masz gdzie iść, a jak już idziesz do technikum, które jest najbardziej nastawione na informatykę, bo masz bardzo dużo przedmiotów zawodowych, to wszystko nie jest przystosowane do tego, co faktycznie będziesz na rynku robić. Także naprawdę jedynym sposobem, żeby być informatykiem i być dobrym informatykiem, to jest olać szkołę do momentu, w którym zaczniesz po prostu tylko na trójki zaliczaj wszystko, natomiast poświęć wolny czas, który poświęciłbyś normalnie na naukę, nawet przedmiotów zawodowych, poświęć, słuchaj, na robienie czegoś samemu. Zobacz, pójdziesz do technikum, będzie bardzo dużo ludzi, którzy poszli tam nie wiadomo dlaczego, ale będzie też bardzo dużo ludzi, którzy poszli tam właśnie z dokładnie takim swoim przeświadczeniem jak Ty, że chcą być dobrym informatykiem. Więc zbierz tych ludzi, dowiedz się, co każdy robił najlepiej przed szkołą. Nie wiem, ktoś mógł robić strony internetowe, ktoś mógł się zajmować grafiką, ktoś inny mógł tworzyć jakieś małe pierwsze gry. Złóżcie razem team i zacznijcie coś robić. Przycisk turbo na płytach Asusa służy do szybkiego podkręcania dla początkujących. Generalnie rzecz biorąc, po prostu jeżeli go wciśniesz, Twój system zostanie przyspieszony, a Ty nie musisz się bać, że coś poszło nie tak, ponieważ te ustawienia, które zostaną wczytane, są dostosowane do aktualnie panujących sytuacji, więc nic nie zostanie przekręcone, nic nie wybuchnie, nic się nie spali itd., itd. Inni producenci mają podobne rozwiązania, no i generalnie to jest właśnie po to, żeby każdy mógł się poczuć hardkorowym overclockerem, mimo że naciska tylko jeden przycisk.